22 czerwca. Wojenne werble grają w Polsce. Witam, dzień dobry. W poprzednim felietonie zaprosiłem Was, szanowni słuchacze, do źródeł historii, abyście poznali, jak następowały zmiany terytorialne w Ameryce, bo o tym nie mówi się głośno. Zadałem dwa pytania. Od kiedy Hawaje i Porto Rico są częścią terytorialną Ameryki? Ku mojemu zaskoczeniu wielu z was wyrażało opinię, niejako odpowiadając na zagadnienie, a tu nie chodziło o opinię, a wiedzę historyczną historia jest jedna. Postanowiłem, że w krótkim ujęciu odpowiem na te dwa pytania. Często zapomina się o tym, że w XIX wieku Hawaje były królestwem i suwerennym państwem do 1893 roku, kiedy to monarchia została obalona, następnie wyspy były niezależną republiką. Od samego początku amerykańska dominacja na wyspach wydawała się dość dziwna, biorąc pod uwagę fakt, że jest to obszar odległy od reszty Ameryki o 4 tysiące kilometrów. 17 stycznia 1893 roku hawajska królowa zrzekła się władzy, a następnie zmuszono ją do podpisania abdykacji. Została też publicznie poniżona, ponieważ zorganizowano jej proces przed sądem wojskowym obradującym w sali tronowej jej królewskiego pałacu. Skazano monarchinę na pięć lat obozu pracy ale zdecydowano się na uwięzienie jej w jednej sypialni pałacu, gdzie nikt nie mógł jej odwiedzać. Hawaje, zaanektowane przez Stany Zjednoczone jako terytorium, w 1959 roku stały się 50. stanem Ameryki. W roku 1993 prezydent Bill Clinton podpisał rezolucję amerykańskiego kongresu, w której rząd amerykański oficjalnie przeprosił mieszkańców Hawajów za wyrządzone krzywdy. Puerto Rico po polsku bogaty port nazwa hiszpańska wyspa odkryta przez Krzysztofa Kolumba. Przez 405 lat wyspa była częścią zamorskiego imperium Hiszpanii. 28 lipca 1898 roku, czyli prawie równolegle z Hawajami, na wyspie wylądowały wojska amerykańskie. Hiszpania przegrała wojnę i była zmuszona oddać Amerykanom Porto Rico. W 1917 roku amerykański kongres nadał wszystkim mieszkańcom Porto Rico obywatelstwo amerykańskie. Od tego czasu było wiele ruchów niepodległościowych na wyspie, ale wszystkie protesty kończyły się krwawo. Ruch na rzecz niepodległości odrodził się ponownie w latach 60. ubiegłego stulecia. Największą organizacją były siły zbrojne wyzwolenia narodowego portorykańczyków, a te były odpowiedzialne za zamachy na terenie Stanów Zjednoczonych. W 2005 roku amerykańskie służby bezpieczeństwa zabiły przywódcę ludowej armii portorykańskiego ugrupowania. Tak w telegraficznym skrócie scharakteryzowałem dołączenie do Stanów Zjednoczonych kiedyś niezależnych terytorium, no powiedzmy w połowie niezależnych. W poprzednich felietonach omawiałem retorykę wojenną w różnych zakątkach świata z udziałem Stanów Zjednoczonych. Wojenne werble i surmy bojowe coraz głośniej grają w Polsce. Dzisiaj pan prezydent Komorowski podpisał jedną z głównych zmian w polskiej armii. Prezydent skazał naczelnego dowódcę sił zbrojnych w czasie wojny. Powstaje pytanie, jakiej wojny i kto do wojny zdąża? Dlaczego Polskę wplątują w porachunki z Rosją? co, waszym zdaniem, szanowni słuchacze, zrobią, żeby zmusić Polaków do walki? Przecież nikt przy zdrowych zmysłach z szarego ludu, w cudzysłowie, nie chce żadnej wojny. Polskę niesłusznie i systematycznie oskarża się o udział w holokauście, świadczą o tym chociażby częste wypowiedzi o polskich obozach koncentracyjnych, a to ją trzenie wojenne wyraźnie zmierza do tego, aby z Polaków zrobić mięcho armatnie, trwają intensywne przygotowania pol Polski do wojny, szpica, lokowanie amerykańskiego sprzętu, żołnierzy, intensywne manewry przy granicy, budowa zmilitaryzowanego pasa północ-południe przez Europę, środkową to oczywiste oznaki przygotowań. Wielu innych zapewne nie znamy, nie widzimy. Pan Bronisław Komorowski podczas krótkiego przemówienia uzasadnił decyzję o powołaniu naczelnego dowódcy sił zbrojnych w czasie wojny, mówiąc, że stanowisko jest koniecznością w niespokojnych czasach dla nas i naszego regionu. 1 kwietnia bieżącego roku prezydent Komorowski podpisał nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony i kilku innych ustaw, które określają ramy czasowe tak zwanego czasu wojny. Myślę, że wojny chcą psychopaci demokraci, to z ich przyczyny świat spływa krwią, tam gdzie swo wsadzą swoje zachłanne łapska, tam tylko śmierdzi zniszczenie. Soros w wywiadzie dla niemieckiego magazynu Cisrą powiedział, że los samych Ukraińców nikogo nie obchodzi. Kto uczył się historii, ten pamięta, jak jeden z polskich ministrów 5 maja 1939 roku bredził przed parlamentem, że my wojny się nie boimy, a w życiu narodów i państw najważniejszy jest honor. Było to wtedy, gdy pierwszy sojusznik II Rzeczpospolitej w zamierzonej wojnie przeciwko Sowietom przy wspólnym zdobyciu Czechosłowacji okazał się nielojalny i zażądał od Polski, nie przyzwoicie za dużo. Ten sam minister po trzech i pół miesiąca honorowo dołączył do kal. Kawalkady uciekających prezydenta premiera boskiego Rydza, wyższych urzędników wojskowych dowódców i finansjery, którzy czmychnęli za leszczycką szosą, taszcząc za sobą tony złota zabranego z Narodowego Skarbca. Jeszcze tylko zdążyli z zagranicy posłać zdezinformowanym żołnierzom rozkazy walki do ostatniego naboju i ostatniej kropli krwi. Ci ludzie nie wrócili, już by odbudować. Polski po wojennej porodze, nie mówiąc o złocie, które z sobą zabrali. Jak myślicie, szanowni państwo, a może by należało na wojnę wysłać obowiązkowo polityków i ich rodziny? Dać im wyposażenie w plecaku pod tytułem kredki, blok rysunkowy? Na więcej nas nie stać. Niech chwycą niedźwiedzia za bary i niech go położą na łopatki. Uważam, że z sąsiadami należy żyć w zgodzie. To może być powtórka z historii. Już kiedyś Zachód miał nam pomóc. Kłania się Jałta, jeśli wiecie co to znaczy. My wszyscy pamiętamy użyty przez Amerykanów termin w stosunku do najbliższych sąsiadów Rosji. Nazwano ich, nas, państwami przyfrontowymi. Słyszycie to? Przyfrontowymi. W tym świetle ogłoszono plany natowskiego dowództwa dotyczące rozmieszczenia kontyngentu o liczebności do 30 tysięcy osób, a sekretarz generalny NATO Stoltenberg informuje o najbardziej znaczącym rozszerzeniu możliwości paktu od czasów zimnej wojny. Ameryka i Zachód w ogóle są Zainteresowani, nie są zainteresowani tym, co powiedział Putin w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera. Korjerę opublikował wywiad w całości, a piszące po polsku media w Polsce nieomal pominęły go milczeniem też w całości. Z wyjątkiem kilku co najbardziej chwietliwych zdań. Czego albo kogo się boją, naprawdę? A może tego, że ktoś zmieni zdanie i nie da się tak łatwo złapać na ziejącą, nienawiścią kłamliwą propagandę? Czy też może uznały, mówię cały czas o mediach piszących po polsku w Polsce, że że nie ma w nim nic ważnego, albo że przekracza zdolność pojmowania polskiego odbiorcy, wszakże jakiś powód ku temu musiał być. Szanowni Państwo, dokonuje się obecnie powtórna kolonizacja świata, czego najlepszym jest przykładem Polska, tak jak słusznie twierdzi profesor Kierżuń, Polska została skolonizowana, zarówno pod względem ekonomicznym przejęcie większości firm, banków, środków masowego przekazu przez obcy kapitał, i jak również politycznym, służalcze wykonywanie poleceń z Brukseli i Waszyngtonu, bez względu, czy godzą one w kulturę, tradycję i interes narodowy Polski, czy nie. Takiej właśnie kolonizacji opiera się nadal Rosja. Wywołanie wojny ma więc na celu zagarnięcie Rosji albo, żeby spełnić wizję światowego rządu. Czy wojnie da się zapobiec? Tak, jest to możliwe w przypadku, kiedy Polacy zdecydowanie opowiedzą się przeciwko wojnie. W polityce zagranicznej nie powinno się mieć stałych przyjaciół ani wrogów, ale stałe wartości. Do takich należy największa wartość, jaka jest dla Polaków, to wolność. Polska powinna ze wszystkich sił bronić się przed manipulacjami i próbami wciągnięcia w konflikt na wschodzie. To w żaden sposób nie służy naszym polskim interesom. Na tej wojnie może zyskać tylko utajony jej aktor ponadnarodowe siły nacisku. A wojna to dla tych sił źródło ogromnego bogactwa. Największe interesy finansowe robi się na dostawach wojennych. Wojna jest największą katastrofą kulturową i tragedią ludzkości. Przypominam o YouTube i wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję.